Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, ksiądz Jerzy Mulewski, Chrystusowiec, jaki miał radość wielką pracować przez 12 lat na Ukrainie, w Kamieńcu Podolskim. Od roku już w Polsce kolejnym dziełem zajmuje się, jaki wyznaczył mi Pan w redakcji Luby Teodyny Odnoch po ukraińsku, czy Miłujcie się po polsku. Jest to czasopismo, które wydawane jest w 23 językach świata, wysyłane do 130 krajów świata. Mam radość posługiwać w takim wielkim dziele, ale też w dziele, które zrodziło się przy czasopiśmie Miłujcie się w ruchu Czystych Serc. To ogromna organizacja młodzieżowa, która pięknie rozwija się w Polsce, no i mamy nadzieję, że też w Ukrainie ten ruch będzie się rozwijał. No i o rekolekcjach. Jest na pewno wielką radością to, że kiedy udało się spotkać z księdzem arcybiskupem Mieczysławem Okrzyckim, zaprosił mnie na spotkanie episkopatu, miałem możliwość przemawiać, zachęcać księży biskupów do sprowadzania do diecezji właśnie czy ukraińskiego wydania Miłujcie się, czy też rosyjskiego na te wschodnie diecezje, jest też węgierskie, gdyby było potrzebne, ale no głównie oczywiście też tutaj w lwowskiej diecezji polskie. I mówić o ruchu Czystym Serc, zdecydowali księża biskupi, że w każdej diecezji ma być na wiosnę tego roku mianowany moderator diecezjalny ruchu Czystych Serc. Mając tę radość przemawiać, być też wtedy na początku grudnia zaproszonym, dzisiaj mam radość właśnie głosić rekolekcje kapłańskie dla księży diecezji lwowskiej, którzy zechcieli w tym czasie do wyboru skorzystać z tego terminu rekolekcji. Mam tę ogromną radość bycia we współbraćmi, których w jakiś sposób może nawet bardziej rozumiem przez tę swoją pracę na Ukrainie dzisiaj niż w Polsce. Bardziej przywykłem do ducha ukraińskiego, dlatego cieszę się bardzo, że w tej wspólnocie kapłańskiej tutaj możemy się razem modlić, możemy no właśnie szukać tego zrozumienia na nowo, tego zaszczytu modlitwy, odprawiania mszy świętej, gdzie możemy też w jakiś sposób rozważać to, co do Boga nam przeszkadza, czy też co do Boga nas prowadzi. Rekolekcje to też czas wielkiej modlitwy. Cieszę się bardzo, że księża podjęli też tą inicjatywę, że w czasie rekolekcji będzie noc czuwania, noc adoracji Najświętszego Sakramentu, kiedy tylko padła ta propozycja, od razu księża na listę wpisali się, także już nie ma problemu, żeby jakiejś nocy, jakiejś godziny w nocy nie było kogoś na adoracji Najświętszego Sakramentu. Dlatego cieszę się, że taki Duch Boży planuje wśród księży, którzy tu są na rekolekcjach, że nie tylko chcą słuchać, ale chcą się dużo modlić, że właśnie ten zaszczyt modlitwy jest podejmowany, że modlimy się wzajemnie, my kapłani za siebie, za lud nam powierzony. Moi drodzy, bardzo cieszę się, że mogę tutaj być właśnie i też to dzieło Miłujcie się propagować, czy Ruch Czystych Serc, w jaki sposób tutaj na Ukrainie pomagać, by się rozwijał. Jesteśmy pełni tych chęci, jest w Polsce też tak wielu młodych ludzi gotowych no właśnie być liderami, animatorami wspólnot. Ponad już 50 wspólnot jest w Polsce, 14 tysięcy młodych ludzi w Ruchu Czystych Serc. Powstał z czasem Ruch Czystych Serc Małżeństw. Młodzież, która przeszła przez ruch, przygotowując się, szukając pięknego Bożego współmałżonka. Dzisiaj więc są też grupy Ruchu Czystych Serc Małżeństw, które no, pracują nad tym, by świętość małżeństwa ciągle była propagowana, świętość rodzin. Oczywiście od rodziny zależy nasza przyszłość. Jak mamy stan rodzin, można powiedzieć, taki mamy stan, można powiedzieć, przyszłości Kościoła. Dlatego to dzieło wielkie, które chcemy nie tylko umadlać, wspierać na wszelkie sposoby, poszerzać, no właśnie, póki mamy czasu na ziemi, bo no właśnie, budowanie cywilizacji miłości to nasze wielkie i wspaniałe zadanie.